Witam w 810 i nieco dłuższej części audycji Voice of Freedom na antenie radia Enfala, której pochyla się nad tekstem artykułu autorstwa Włodzimierza Gogłozy pod tytułem Anarchistyczne wizje bezpaństwowego ładu społeczno-politycznego średniowiecznej Islandii, zarys krytyki. I klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. Średniowieczni Islandczycy stanowili niewielką społeczność zamieszkującą wyspę, która wraz ze skolonizowaną przez nich Grenlandią przez wiele stuleci wyznaczała w świadomości wykształconych Europejczyków zachodnią granicę cywilizowanego świata. Pomimo swej niewielkiej liczebności i stosunkowo niskiego poziomu rozwoju, społeczność ta pozostawiła po sobie dorobek kulturowy, który od ponad wieku nieustannie fascynuje licznych przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych, a wśród nich historyków prawa i antropologów politycznych. W ostatnich dekadach badania nad funkcjonowaniem średniowiecznej Islandii zaczęli prowadzić także autorzy reprezentujący nauki niehistoryczne, w tym zwłaszcza zwolennicy podejścia instytucjonalnego. Prowadzone przez nich analizy funkcjonowania średniowiecznego islandzkiego od ustroju polityczno-prawnego stanowią część szerszego nurtu badawczego nad tzw. ładem zaprowadzanym prywatnie, private ordering. Nurt ten określany jest w literaturze mianem analitycznego anarchizmu i powstał na styku nowej ekonomii instytucjonalnej, ekonomicznej analizy prawa i antropologii prawa. Wbrew swojej nazwie, budzącej jednoznaczne skojarzenie z anarchizmem doktrynalnym, dokonywane w jego ramach analizy nie mają charakteru normatywnego, lecz opisowo wyjaśniający i predykcyjny. Ich celem jest stworzenie modelu opisującego funkcjonowanie społeczeństw w obliczu zawodności rządu, government failure, opartego na endogenicznych mechanizmach kooperacji. Zainteresowanie analitycznych anarchistów średniowieczną Islandią nie powinno dziwić nikogo, kto choć w minimalnym stopniu jest zaznajomiony z jej ustrojem i historią społeczno-polityczną. Od zasiedlenia wyspy około 870 roku przez nordyckich osadników, aż do poddania się w 1264 przez jej mieszkańców norweskiej koronie. Piotr Velid, jak określa się współcześnie ówczesną islandzką wspólnotę polityczną, stanowiła społeczność bezpaństwową, opartą w całości na prywatnych mechanizmach tworzenia, stosowania i egzekwowania prawa. W omawianym okresie Islandczycy nie mieli króla. Jedyny urzędnik publiczny na wyspie, tzw. głosiciel prawa, Loksogumadr, pozbawiony był uprawnień władczych. Mandat do stanowienia prawa stanowił przedmiot własności prywatnej i podlegał swobodnemu obrotowi. Większość sporów rozstrzygano na drodze prywatnej mediacji i arbitrażu, a orzeczenia sądów wiecowych wykonywali sami zainteresowani, wspierani na zasadach wzajemności bądź też odpłatnie przez osoby trzecie. Średniowieczna Islandia nie jest oczywiście jedyną społecznością bezpaństwową znaną antropologom politycznym. Jest ona jednak jedną z najlepiej udokumentowanych. Liczne staroislandzkie źródła narracyjne w połączeniu z XIII-wiecznymi prywatnymi zbiorami lokalnego prawa, Gragas, dalej w zależności od tomu G lub G1 lub G2, umożliwiają naukowcom dokonanie w miarę dokładnej rekonstrukcji funkcjonowania islandzkiego systemu prawnego zwanego Varlög. Zwłaszcza przy uwzględnieniu ustaleń antropologii prawa i ekonomicznej analizy prawa odnoszących się do społeczności znajdujących się na podobnym poziomie rozwoju. Z tego też względu Piotr Velid jest uznawana przez analitycznych anarchistów za szczególnie wdzięczny przedmiot badań nad kooperacją w warunkach braku państwa. Bezpaństwowy charakter społeczności tworzonej przez średniowiecznych Islandczyków wzbudził jednakże zainteresowanie także doktrynalnych anarchistów poszukujących potwierdzenia dla swego kluczowego twierdzenia, jakoby zorganizowany aparat przymusu nie był niezbędny dla pokojowego współistnienia wolnych jednostek. Tak jak anarchizm nie jest doktryną o jednorodnym charakterze, tak też anarchistyczne interpretacje Varlög przyjmują różne postaci. Przegląd współczesnej literatury przedmiotu pozwala na wyróżnienie dwóch głównych perspektyw w tym zakresie. Analiz opartych na założeniach społecznego anarchizmu oraz anarchizmu wolnorynkowego, określanego również mianem anarchokapitalizmu. Spojrzenia te są skrajnie odmienne zarówno w swych założeniach, jak i wyciąganych na ich gruncie wnioskach. Co bardziej istotne i co postaram się wykazać w niniejszym artykule,
Oba są wielce problematyczne z uwagi na swój anachroniczny charakter oraz przypisywanie społeczności tworzonej przez średniowiecznych Islandczyków pewnych cech, które w rzeczywistości w niej nie występowały, a które wynikają z ogólnych założeń teoretycznych wspomnianych doktryn. Jakkolwiek pewne wzmianki na temat Piotr Veldid pojawiają się już w pracach klasycznych XIX-wiecznych anarchistów, początek współczesnego zainteresowania przedstawicieli tej doktryny średniowieczną Islandią przypada dopiero na lata 80. XX wieku. Pierwszym autorem, który na nowo odkrył tę społeczność dla anarchistów, był David Friedman, syn Miltona Friedmana. Jego najwcześniejsza publikacja z tego zakresu nie miała jednak charakteru doktrynalnego. Friedman, uznany akademicki ekonomista i teoretyk prawa, jeden z współtwórców nurtu Law and Economics, podjął się analizy funkcjonowania islandzkiego systemu polityczno-prawnego w ramach dyskusji nad dopuszczalnością prywatnej egzekucji prawa karnego. Celem jego artykułu Private Creation and Enforcement of Law, a Historical Case, była rekonstrukcja VAR-LOG z użyciem podstawowych narzędzi ekonomicznej analizy prawa oraz oszacowanie stopnia jego efektywności i określenie warunków wyznaczających jego długookresową stabilność. Upowszechnienie się w gronie anarchistów podstawowej wiedzy na temat ustroju Islandii nastąpiło za sprawą opublikowania skróconej i przeredagowanej wersji wspomnianego wyżej artykułu w drugim wydaniu książki Friedmana The Machinery of Freedom – Guide to a Radical Capitalism. Praca ta, zaliczana obecnie do ścisłego kanonu anarchokapitalizmu, zawiera postulat całkowitej prywatyzacji społecznie niezbędnych funkcji państwa oraz wnikliwą analizę teoretyczną policentrycznego porządku konstytucyjnego, mającego zastąpić instytucje publiczne w tworzeniu, stosowaniu i egzekwowaniu norm prawnych. VAR-LOG posłużył Friedmanowi w tym dziele za najbliższy postulowanemu przezeń ustrojowi przykład realnie istniejącego i dobrze udokumentowanego historycznego systemu prawnego. Nie określając konstytucji, Piotr Veldid mianem anarchokapitalistycznej, autor The Machinery of Freedom przywołuje ją w celu odparcia zarzutu utopijności postulatu depolityzacji prawa i wykazania, że policentryzm prawny nie jest wyłącznie konstrukcją teoretyczną. Dzięki książce Friedmana średniowieczna Islandia przeniknęła do świadomości szerokiego kręgu zwolenników różnych odłamów libertarianizmu i obecnie jest często przywoływana przez nich jako dowód, że wymiar sprawiedliwości, zazwyczaj uznawany za uzasadnioną wyłączną domenę państwa, może podlegać urynkowi z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych. Wizja Piotr Veldid, wyłaniająca się z tych dyskusji, jest jednak bardzo zawężona, anachroniczna, a niekiedy też karykaturalnie przerysowana poprzez nadmierne uwypuklenie znaczenia instytucji szczególnie cenionych przez radykalnych libertarian, nieograniczonej własności prywatnej, swobody zawierania umów i wolnej konkurencji. W pracach zadeklarowanych wolnorynkowych anarchistów średniowieczna Islandia jawi się jako bezpaństwowa społeczność nieznająca zinstytucjonalizowanego przymusu i obowiązkowych danin, tworzona przez wolnych gospodarzy, bendr i bondi, zarządzających rozległymi prywatnymi majątkami. Dla pełnego zabezpieczenia swych praw Islandczycy gospodarze zawierali umowy stowarzyszeniowe z lokalnymi liderami zwanymi godar, liczba pojedyncza godi, świadczącymi prywatne usługi z zakresu ochrony osób i mienia oraz egzekucji orzeczeń zarządzanych przez nich sądów. Relacje między gospodarzami a godar miały przy tym mieć dobrowolny charakter i opierać się na wzajemności. Aby zawrzeć umowę o pozostanie w wiecu, każda ze stron musiała się na nią zgodzić. Każda też mogła ją wypowiedzieć za zachowaniem odpowiedniego terminu. Ta ostatnia możliwość uznawana jest przez anarchokapitalistów za szczególnie istotną, ponieważ, jak twierdzą, umożliwiała ona secesję aż do poziomu jednostki, sprawiając, iż wszelkie struktury władzy tworzyły się na Islandii w sposób prawdziwie dobrowolny. W systemie tym kluczową rolę odgrywali godar, będący w wizji radykalnych libertarian swoistymi średniowiecznymi przedsiębiorcami. Do ich grona zaliczali się właściciele specjalnego pakietu praw zwanego Godord, uprawniającego do głosowania w zgromadzeniu prawodawczym, Logretta, oraz obsadzania składu sądów wiecowych działających w ramach VAR-LOG.
Goddard stanowił przedmiot własności prywatnej i mógł zostać sprzedany, przekazany w darze lub odziedziczony. Na przykład Vanzdela Saga. Swoboda wyboru Goddard oraz to, że Goddard podlegał obrotowi, sprawiały zdaniem anarchokapitalistów, iż islandzki system prawny miał stricte rynkowy, wolnokonkurencyjny charakter. Sama kontrola nad Goddard nie gwarantowała jego właścicielowi szczególnej pozycji społecznej. Aby móc odgrywać rolę prawdziwego lidera społeczności, musiał on pozyskiwać wśród gospodarzy stronników chcących pozostawać z nim w wiecu. Bez ich aktywnego wsparcia żaden Godi nie byłby w stanie wywiązywać się ze swoich obowiązków, w tym zwłaszcza z obsadzania składu sądów wiecowych oraz wspomagania stowarzyszonych w nim gospodarzy w dochodzeniu ich praw i egzekwowaniu orzeczeń. Z tego też względu Goddard musieli stale zabiegać o poparcie możliwie największej liczby bendr, być bogaci w przyjaciół, windselir. Ci spośród nich, którym nie udało się przekonać dostatecznie dużo wolnych gospodarzy do pozostawania nimi w wiecu, tracili swą pozycję na rzecz innych godar, a niekiedy byli też zmuszeni do zbycia przekazania swego Goddard osobom trzecim, na przykład Laxdela Saga. Konsekwencją konkurencji między Goddard miało być według anarchokapitalistów pełne zabezpieczenie potrzeb wolnych gospodarzy. W społeczeństwie bezpaństwowym status, pieniądze, władza i chciwość nie są niezbędnymi wymogami do zajęcia pozycji lidera. Najgorsi nie trafiają w drodze wyborów na szczyt. Liderzy obierani w takich społecznościach zyskują poparcie, gdyż są przedsiębiorcami i ci spośród nich, którzy najlepiej zaspokajają potrzeby konsumentów, będą tymi, których agencje ochrony będą się powiększały. W społeczeństwie bezpaństwowym jedyną osobą będącą królem jest konsument. Powyższa wizja, jakkolwiek w swym bardzo ogólnym, instytucjonalnym wymiarze odpowiada stanowi opisywanemu w Gragas, całkowicie pomija społeczny kontekst średniowiecznych islandzkich instytucji. Przede wszystkim nie uwzględnia tego, że wolni gospodarze znajdujący się w centrum zainteresowania anarchokapitalistów stanowili jedynie niewielką część ówczesnego islandzkiego społeczeństwa. Aby zaliczyć się do grona bendr, należało być bądź właścicielem gospodarstwa, bądź jego dzierżawcą, a w tym ostatnim przypadku dysponować ponadto własnym stadem krów mlecznych. Jedynie osoby spełniające ten warunek mogły wiązać się na drodze umowy z Goddard. By zaś dysponować pełnią praw politycznych, uczestniczyć w wiecach, zasiadać w panelach sąsiedzkich, być członkiem wspólnoty lokalnej, hrepr, liczba mnoga hreppar, i tym podobnych, musiały one dodatkowo dysponować na każdego członka swojego gospodarstwa nie mniej niż jedną wolną od wszystkich obciążeń mleczną krową, łodzią rybacką lub ich równowartością oraz wszystkim innym, bez czego nie może funkcjonować domostwo. Z informacji zawartych w Islendingabók, średniowiecznej kronice, uznawanej za jedno z najbardziej wiarygodnych staroislandzkich źródeł z okresu funkcjonowania Piotr Veldid, wynika, że na początku XII wieku pełnoprawnych gospodarzy było na Islandii 4560. Ówczesną populację Islandii szacuje się na około 60 tysięcy osób. Zdecydowana większość średniowiecznych mieszkańców wyspy zaliczała się do grona tzw. domowników, gridmen, rodzaj żeński gridkonur, osób podporządkowanych gospodarzowi, zarządzającemu majątkiem stanowiącym ich legalny domicyl. Każdy dorosły Islandczyk, mężczyźni powyżej 16 roku życia i niezamężne kobiety powyżej 20, niedysponujący własnym lub dzierżawionym gospodarstwem, miał prawny obowiązek związania się na okres co najmniej jednego roku z gospodarzem, który zechciał go przyjąć pod własny dach. Umowy domicylu były zawierane w trakcie tzw. dni przeprowadzki, fardagar, 4 kolejnych dni rozpoczynających się
w czwartek wypadający między 21 a 27 maja i określały warunki relacji mających łączyć przez następne 12 miesięcy gospodarza z domownikiem, w tym przede wszystkim zakres obowiązków ciążących na tym ostatnim. Większość prac wykonywanych przez domowników na rzecz gospodarzy nie podlegała przy tym wynagrodzeniu wykraczającemu poza wikt i opierunek. Jedynie w ściśle przewidzianych przez prawo sytuacjach gridmen mogli domagać się od bendr wynagrodzenia pieniężnego. Domownicy, którzy byli całkowicie podporządkowani gospodarzom, nie dysponowali prawem do wyboru godar. Pozostawali w wiecu z wodzem, z którym wiązał się zarządca gospodarstwa. A innych praw politycznych, uczestnictwa w wiecach, zasiadania w panelach sąsiedzkich, etc. mogli korzystać wyłącznie zastępując gospodarza na mocy jednorazowego pełnomocnictwa. W najgorszej sytuacji wśród osób wolnych znajdowali się jednak ci, którzy nie znaleźli dla siebie domicylu. Każdy, kto będąc w pełni zdolnym do pracy, nie związał się z żadnym gospodarzem, podlegał karze pełnej banicji, dożywotniego wyjęcia spod prawa, a i bez jej orzeczenia nie korzystał z jego ochrony. Mógł być przegoniony z sąsiedztwa z użyciem przemocy, a nawet przymusowo wykastrowany, a odniesione przez niego obrażenia nie podlegały zadośćuczynieniu. Zdecydowanie najniższą pozycję społeczną na Islandii zajmowali niewolnicy. Nie dysponujemy obecnie informacjami, które pozwoliłyby określić, jak duży stanowili oni procent mieszkańców wyspy, ale zarówno analiza źródeł pisanych, jak i archeologicznych, odnoszących się do okresu zasiedlania i bezpośrednio po nim, wskazuje, że mógł być on znaczący. Staroislandzkie prawo wyróżniało przy tym dwa rodzaje niewolników. Osoby, które zostały pojmane w niewolę podczas zagranicznych wypraw rabunkowych bądź zakupione od handlarzy niewolnikami, prel, oraz niewolników dłużnych, którzy utracili wolność wskutek niewypłacalności, niemożności utrzymania osób zależnych lub werdyktu sądu, skuldarman. Główna różnica pomiędzy tymi formami zniewolenia polegała na tym, że prel domr miała charakter dożywotni i dziedziczny, z możliwością wykupienia się z niej, bądź też wyzwolenia przez właściciela skulda premldomr, zaś była niewolą czasową, ustającą z chwilą spłaty odpracowania wierzytelności. Niewolnicy obu rodzajów podlegali przy tym legalnemu obrotowi, z tym zastrzeżeniem, że niewolników dłużnych nie można było sprzedać do krajów pogańskich i pełnej władzy swych właścicieli. Niewola osobista pierwszego rodzaju najprawdopodobniej zanikła na Islandii w połowie XI wieku, z końcem okresu wikińskiego. Druga funkcjonowała przez całą historię Piotr Velid. Status prawny islandzkich niewolników pod wieloma względami wyróżniał się korzystnie na tle innych ówczesnych systemów prawnych. Na przykład przysługiwało im prawo własności na rzeczach, w pewnym zakresie prawo do zadośćuczynienia doznanych urazów, a nawet prawo do legalnej zemsty w przypadku zabicia żony. Ale nie dysponowali oni żadnymi prawami o charakterze politycznym. Islandzkie społeczeństwo epoki średniowiecza było zatem znacznie bardziej zróżnicowane, niż zakładają to anarchokapitaliści, a prawa polityczne, które poddają oni analizie, były w praktyce jedynie przywilejami wąskiej elity. Co więcej, nawet w obrębie stosunkowo nielicznego grona wolnych gospodarzy można dostrzec pewną stratyfikację, która mogła istotnie wpływać na zakres praw, jakimi faktycznie cieszyli się poszczególni bendr. Teoretycznie wszystkim gospodarzom bez względu na wartość majątku oraz rodzaj tytułu prawnego do zajmowanej przez nich farmy, własność lub dzierżawa przysługiwały te same prawa. W rzeczywistości jednak swoboda korzystania z nich była zapewne ściśle związana z ich statusem ekonomicznym. Jak bowiem wykazuje część współczesnych badaczy, gospodarze dzierżawiący gospodarstwa od godar najprawdopodobniej podlegali silnej presji ekonomicznej, by pozostawać z nimi w wiecu, szczególnie w sytuacji, gdy przedmiotem umowy dzierżawy było nie tylko gospodarstwo, ale także żywy inwentarz. Nie dysponujemy obecnie informacjami pozwalającymi określić, kiedy na Islandii wykształciła się instytucja dzierżawy. Większość współczesnych badaczy przyjmuje jednak, że najpóźniej w końcu XI wieku odgrywała ona już istotną rolę gospodarczą. Według Orjego Westeinsona, historyka i archeologa uznawanego za jednego z najwybitniejszych badaczy, Piotr Velid, w wieku XII już około 2,5 tysiąca islandzkich gospodarstw było dzierżawionych, a zarządzający nimi bendr byli ekonomicznie uzależnieni od ich właścicieli,
Daily w tak dalekim stopniu, że pozostawali oni politycznie wolnymi jedynie w czysto technicznym sensie. Powyższa konkluzja nie jest powszechnie akceptowana przez badaczy zagadnienia, ale nawet autorzy zakładający, że islandzcy gospodarze tworzyli względnie egalitarne grono, twierdzą, iż da się wśród Beandr wyodrębnić pewną elitę, o której pozyskanie Godar musieli się szczególnie zabiegać. Wielkość tej grupy szacuje się na około 10% ogółu gospodarzy, jednakże poparcie z ich strony miało mieć dla Godar szczególne, zdecydowanie większe znaczenie niż lojalność ogólnej masy chłopów. Albidu Bonda. Analiza wartości farm wymienionych w staroislandzkich źródłach narracyjnych wskazuje, że uwaga autorów sag koncentrowała się przede wszystkim na gospodarzach większych rozmiarów – Hinum Sterrum Bondum – przez co wyciąganie na ich podstawie wniosku, iż wszyscy islandcy Beandr korzystali z tych samych praw, co jest dość powszechnym sposobem interpretacji źródeł, zwłaszcza poza kręgiem specjalistów, może być wynikiem błędu poznawczego polegającego na nieświadomości nadmiernego zawężenia badanej puli. Anarchokapitalistyczne analizy średniowiecznej Islandii spotkały się ze zdecydowaną krytyką ze strony autorów związanych ze społecznym nurtem anarchizmu. Najbardziej znanym pod tym względem opracowaniem jest an Anarchist FAQ, AFAQ, internetowe, bardzo obszerne i wciąż rozszerzane dzieło kilkunastu autorów pod redakcją Iana McKeya. Publikacja ta, ujęta w formę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące anarchizmu, jest tyleż prezentacją głównych założeń społecznego anarchizmu, ile próbą wykazania, że anarchokapitalizm nie jest doktryną anarchistyczną. Chcąc jednoznacznie odciąć się od poglądów wolnorynkowych anarchistów, autorzy AFAQ zdecydowanie odrzucają też ich analizy dotyczące średniowiecznej Islandii, zastępując je własną perspektywą badawczą opartą na pracach jednego z najwybitniejszych przedstawicieli społecznego anarchizmu, a zarazem uznanego XIX-wiecznego etnologa Piotra Kropotkina. Kropotkin w żadnej ze swoich prac nie zajmował się wprost Islandią. Poświęcił jednakże w nich wiele uwagi wczesnośredniowiecznym Germanom i Skandynawom. Opierając się na skandynawskich źródłach narracyjnych oraz własnych badaniach z zakresu etnologii porównawczej, autor Pomocy Wzajemnej stwierdził, że społeczności przedpaństwowe były zorganizowane na gruncie samorządnych wiosek, tworzonych przez wolnych posesjonatów, kolektywnie uprawiających wspólnotowe grunty. Wspólnoty te, nie znając prywatnej własności ziemskiej, miały egalitarny charakter i były zarządzane w sposób demokratyczny przez ogół wolnych mężczyzn. Mimo że Kropotkin nie odnosi swych uwag dotyczących organizacji i funkcjonowania przedpaństwowych wspólnot wiejskich bezpośrednio do Piotr Veldid, zdaniem redaktorów AFAQ jego analizy mają do niej zastosowanie, ponieważ pierwsi islandcy osadnicy żyli pod rządami opisywanych przez niego instytucji w krajach swojego pochodzenia i z dużą dozą prawdopodobieństwa zabrali je ze sobą także na zajmowane przez siebie tereny. Powyższe założenie, mimo prima facie zdroworozsądkowego charakteru, prowadzi ich jednakże do dalece heterodoksyjnych wniosków w zakresie identyfikacji podstawowej jednostki organizacji społecznej wczesnośredniowiecznej Islandii oraz określenia charakteru gospodarki Piotr Veldid. Społeczni anarchiści twierdzą, że bezpośrednio po zasiedleniu islandzka gospodarka opierała się na wielkopowierzchniowych gospodarstwach wspólnie zarządzanych przez rozległe rodziny. Z czasem miały one jednak ulec rozdrobnieniu i przekształcić się w stosunkowo niewielkie indywidualne farmy posesjonatów utrzymujących się z chowu zwierząt i sprzedaży wyrobów rzemieślniczych. Dopiero z końcem XI wieku, po około dwóch wiekach od zasiedlenia wyspy, ten względnie egalitarny system miał zacząć być wypierany przez nową gospodarkę dzierżawną, w której właściciele gruntów czerpali korzyści z pracy dzierżawców. Proces stopniowego wypierania rozporządzania zasobami na drodze posiadania przez instytucję własności miał doprowadzić do narastającego rozwarstwienia ekonomicznego, koncentracji władzy w rękach osób najbogatszych i towarzyszącego jej załamania się komunalnych instytucji. Do czasu wykształcenia się na Islandii kapitalistycznych relacji społecznych opartych na prywatnej własności środków produkcji i pracy najemnej, Piotr Veldid miała być wszelako komunalną, a nie indywidualistyczną, jak utrzymują anarchokapitaliści, społecznością, której gospodarka opierała się na produkcji rzemieślniczej, w której funkcjonowały jednocześnie
jednocześnie rozbudowanej instytucje wspólnotowe, jak i indywidualna własność, to jest użytkowanie zasobów oraz forma społecznego samorządu zwanego thing, która może być postrzegana jako prymitywna wersja anarchistycznego wiecu lokalnego. Gdy w końcu XIX wieku Kropotkin rekonstruował funkcjonowanie wspólnot przedpaństwowych, opierając się na lekturze zachowanych źródeł narracyjnych i ustaleniach wczesnych antropologów badających organizację polityczną ludów pierwotnych, jego wizja wczesnośredniowiecznych nordyckich społeczności jako związku wolnych posesjonatów o równym statusie społeczno-ekonomicznym odpowiadała stanowi ówczesnej wiedzy etnograficzno-historycznej i w tym sensie miała charakter naukowy. Współcześnie doktryna Gemeinfrei, której był on jednym z popularyzatorów, traktowana jest jednak przez badaczy bardzo sceptycznie. Część z nich uznaje ją za wysoce spekulacyjną, inni za oczywiście błędną. Z całą pewnością jest ona natomiast trudną do pogodzenia zarówno z krytyczną analizą staroislandzkich źródeł, jak i zwłaszcza z ustaleniami archeologów. Czyniąc ją podstawą swoich rozważań, autorzy AFAK podążają zatem nie za aktualnym stanem badań lub za dyktatem własnej doktryny. Współcześni badacze nie mają wątpliwości co do tego, że Piotr Wellid już na wczesnym etapie swojego funkcjonowania była społecznością o znacznym stopniu stratyfikacji, który jednak nigdy nie osiągnął rozmiarów porównywalnych z ówczesnymi społeczeństwami feudalnymi. Poziom owej stratyfikacji uwidacznia się zwłaszcza w wynikach badań archeologicznych. Islandzkie długie domy z okresu wikingskiego znacząco różnią się zarówno pod względem powierzchni użytkowej, wielkości głównego pomieszczenia, jak i liczby znalezionych w nich dóbr prestiżowych. Rozmiary tych konstrukcji wahają się od około 40 metrów kwadratowych przez 80 metrów kwadratowych, aż do znacznie przekraczających 100 metrów kwadratowych, z jednym liczącym ponad 276 metrów kwadratowych Hofstadrir i Mywatsveit. Budowle te różnią się nie tylko wielkością, ale także atrakcyjnością i lokalizacją i dostępem do zasobów naturalnych. Największe i najlepiej usytuowane spośród nich niemal na pewno należały do osób o szczególnie wysokim statusie społeczno-ekonomicznym, do których autorzy staroislandzkich źródeł narracyjnych zaliczali przede wszystkim prominentnych wodzów. Ekonomicznym fundamentem ich prestiżowej pozycji były bardzo rozległe, dobrze usytuowane gospodarstwa, którym już w okresie zasiedlenia mogły podlegać liczne zależne farmy dzierżawne. Gospodarstwa te, wbrew twierdzeniom autorów AFAK, były własnością pojedynczych osób i podlegały relatywnie swobodnemu transferowi. O ile we wczesnośredniowiecznej Norwegii, skąd najprawdopodobniej wywodziła się większość męskich islandzkich osadników, ziemia stanowiła przedmiot własności alodialnej, odal, to jest znajdowała się pod kontrolą rodów, które administrowały ją w imieniu przyszłych i przeszłych pokoleń, et. O tyle na Islandii właścicielami ziemskimi były indywidualne osoby, które jeśli były pełnoletnie i dopełniły wymogów określanych w prawie co do formy zawarcia umowy, mogły nią obracać bez uzyskiwania zgody potencjalnych spadkobierców, w tym sprzedawać ją osobom spoza rodziny. Tego rodzaju transfery są często opisywane w staroislandzkich źródłach narracyjnych, zwykle bez jakichkolwiek dodatkowych komentarzy, co sugeruje, że miały one względnie powszechny charakter. Na przykład Gisla Saga Sursonar, krótka Refs Saga, Hrafnkels Saga Freysgoda. Zachowane zbiory staroislandzkiego prawa nie pozostawiają też żadnych wątpliwości co do tego, że własność użytków rolnych nie była równoznaczna z koniecznością ich samodzielnego wykorzystywania do produkcji roślinnej lub zwierzęcej, co zdają się sugerować autorzy AFAK w przywoływanym wyżej cytacie, ujmując termin własność w cudzysłów i zrównując go z faktycznym użytkowaniem. Ziemia mogła być bowiem wydzierżawiana przez jej właścicieli osobom trzecim, które na mocy umowy dzierżawnej stawały się ich rzeczywistymi posiadaczami i były zobowiązane do jej produktywnego zagospodarowania. Liczne przekazy źródłowe dowodzą, że co najmniej od XII wieku najbogatsi Islandczycy dysponowali kilkoma rozproszonymi w różnych regionach gospodarstwami. Użytkowali jedynie część z nich, z pozostałych zaś czerpali zyski w postaci renty dzierżawnej, zwłaszcza Sturlunga Saga dla okresu wcześniejszego, na przykład Gisla Saga Sursonar. Bez
bezsprzecznie zarówno średniowiecznemu islandzkiemu prawu, jak i ówczesnej praktyce społecznej znana była koncepcja tzw. własności wyobcowanej, którą społeczni anarchiści uznają za jeden z przejawów kapitalistycznych stosunków ekonomicznych. Niewyjaśniona pod tym względem pozostaje jedynie kwestia, jak wcześnie ukształtowała się na Islandii instytucja dzierżawy. Badania przeprowadzone w ostatnich dekadach wskazują jednak na jej początki, które mogą przypadać już na okres zasiedlenia wyspy 870 do 930 rok. Na taką ewentualność wskazują zwłaszcza wyniki badań archeologicznych nad strukturą najstarszych islandzkich gospodarstw. Jej najbardziej charakterystyczną cechą jest bowiem współistnienie w czasach, landnam, objęcia ziemi, dwóch zasadniczych rodzajów farm, relatywnie niewielkiej ilości bardzo dużych samowystarczalnych jednostek dysponujących optymalnym dostępem do zasobów naturalnych ulokowanych vis-a-vis dużej ilości mniejszych gospodarstw o podobnych rozmiarach i regularnym rozmieszczeniu, które niemal na pewno nie były w stanie funkcjonować jako samodzielne podmioty gospodarcze. Starając się nadać Piotr Lid kolektywny charakter, autorzy AFAK przywiązują szczególnie znaczenie do funkcjonujących w jej obrębie rozbudowanych instytucji komunalnych. Za najważniejsze spośród nich uznają oni przy tym wspólnoty sąsiedzkie, zwane hreppar. Według społecznych anarchistów to właśnie owe wspólnoty, a nie indywidualne gospodarstwa stanowiły podstawową jednostkę organizacji społecznej na Islandii. I to one w największym stopniu decydowały o komunalnym charakterze tamtejszego życia społecznego. W ujęciu autorów AFAK, hreppar były islandzkim odpowiednikiem wiejskich komun, które według Kropotkina miały funkcjonować w okresie przedpaństwowym we wszystkich społecznościach tworzonych przez Germanów i Skandynawów, a ich głównym zadaniem miała być organizacja pomocy wzajemnej w obrębie ich członków. Wspólnoty miały wspierać biednych i sieroty, asystować w usuwaniu skutków pożarów i pomoru zwierząt oraz zarządzać komunalnymi pastwiskami. Tworzona przez nie sieć solidarności miała być według społecznych anarchistów głównym gwarantem wolności średniowiecznych Islandczyków aż do czasu, gdy upowszechnienie się własności prywatnej i towarzyszących jej nierówności społecznych doprowadziło do załamania się komunalnych struktur samorządowych, w których uczestniczyli wszyscy męscy członkowie społeczności i zastąpienia ich rządami bogatych godar. Mimo że hreppar wymieniane są w źródłach narracyjnych stosunkowo rzadko, przede wszystkim w Sturlunga Saga, mogły one odgrywać większą rolę w codziennym życiu przeciętnych mieszkańców średniowiecznej Islandii niż jakakolwiek inna instytucja funkcjonująca w ramach Piotr Lid. Ich charakter znacznie jednak odbiega od wizji upowszechnionej przez autorów AFAK. Opisywane przez Kropotkina wiejskie komuny miały być zwartymi osadami, których funkcjonowanie opierało się na codziennych i bezpośrednich kontaktach mieszkańców. Wprawdzie przed XIX wiekiem na Islandii funkcjonowało kilka osad, które spełniały ten warunek, jednakże było ich bardzo mało i są one uznawane za anomalie. Zdecydowana większość średniowiecznych mieszkańców wyspy żyła w rozproszonych gospodarstwach. Średnia odległość między islandzkimi farmami wynosiła wówczas około 1 kilometra, a w skrajnych przypadkach była nawet czterokrotnie większa. Dystans ten nie jest tak duży, by jego konsekwencją była izolacja mieszkańców poszczególnych gospodarstw, ale jednocześnie jest dostatecznie długi, by ograniczyć spotkania sąsiadów głównie do wcześniej zaplanowanych wypraw, wizyt i istotnie wpłynąć na możliwość bieżącego monitorowania tego, co dzieje się na poszczególnych farmach przez osoby zamieszkujące inne domostwa. Relacje zachodzące pomiędzy islandzkimi sąsiadami nie były zatem tak bliskie, jak te istniejące między mieszkańcami kontynentalnych wiosek, co miało zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania wspólnot lokalnych. Różnice pomiędzy hreppar a hipotetycznymi wiejskimi komunami Kropotkina ujawniają się wyraźnie już w sposobie wewnętrznego zorganizowania tych pierwszych. Przede wszystkim należy podkreślić, że do grona hreppsmen, mężów wspólnoty, zaliczano wyłącznie gospodarzy, a nie wszystkich męskich członków społeczności, jak utrzymują społeczni anarchiści. Zgodnie ze staroislandzkim prawem, każda wspólnota sąsiedzka miała być tworzona przez co najmniej 20 bender, dysponujących majątkiem umożliwiającym im ponoszenie opłat wiecowych, tak zwanych pingfarna kaup.
Hrebbender. Członkami Hrebr mogli być zarówno właściciele, jak i dzierżawcy gospodarstw rolnych, ale co do zasady jedynie ci pierwsi mogli się ubiegać o pełnienie w nich obieralnych funkcji. Członkowie wspólnoty spotykali się 3 razy do roku na stałych wiecach, do których w razie potrzeby mogli dodać także kolejne zwoływane ad hoc. Samorządność poszczególnych Hrebr przejawiała się w możliwości samodzielnego uchwalania przez nie norm obowiązujących osoby zamieszkujące na ich terenie. Prawem do udziału w tych głosowaniach dysponowali wszelako wyłącznie Bendr. Domownicy mogli głosować jedynie w zastępstwie swych gospodarzy, gdy ci z przyczyn niezawinionych przez siebie nie mogli stawić się na odpowiednim spotkaniu. Nieporządkowanie się normom uchwalonym w trakcie spotkań wspólnoty wiązało się z postawieniem w stan oskarżenia przed specjalnymi sądami wspólnotowymi, Hrebbadomr, w których ławnikami byli wyłącznie gospodarze. Wspólnoty miały więc demokratyczny charakter, ale ich pełnoprawnymi członkami były jedynie relatywnie dobrze sytuowani Islandczycy, tworzący wąskie grono Bendr. Także wsparcie świadczone przez Hrebbar osobom potrzebującym odbiega od promowanego przez społecznych anarchistów modelu pomocy wzajemnej. Zgodnie z normami zawartymi w Gragas, udzielanie asysty jednostkom pozbawionym środków do życia, a zarazem z powodu wieku, stanu zdrowia lub ułomności niezdolnym do utrzymania się z pracy własnych rąk, omagar, liczba pojedyncza umagi, było w pierwszej kolejności obowiązkiem ich najbliższych krewnych. Obowiązek ten pociągał przy tym za sobą bardzo daleko idące konsekwencje, zwłaszcza w odniesieniu do osób spokrewnionych w linii prostej. Dorosłe dziecko, które nie dysponowało dostatecznymi środkami, by utrzymać niedołężnego rodzica, w pierwszej kolejności matki, było zobowiązane oddać się w niewolę dłużną swemu najbliższemu krewnemu, który był w stanie pokryć koszty utrzymania osoby zależnej. Jeśli zaś to rodzic nie był w stanie łożyć na swe małoletnie dziecko, wówczas miał on do wyboru samemu oddać się w niewolę dłużną, bądź też oddać w nią swe dziecko. Jedynie w sytuacji, gdy osoba niezdolna do utrzymania się z pracy własnych rąk nie miała żadnych krewnych, jej utrzymanie przejmowała na siebie wspólnota sąsiedzka. Wówczas to specjalni funkcjonariusze obierani na wiosennych spotkaniach Hrebr, tak zwanych Soknarmen, rozdzielali umagar pomiędzy gospodarzy dysponujących wolnym od obciążeń majątkiem o prawnie określonej wysokości. Licząc się z tym, że udzielanie wiktu i opierunku osobom zależnym może stanowić duże wyzwanie dla słabiej sytuowanych gospodarzy, a nawet grozić upadkiem ich gospodarstw, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do wzrostu włóczęgostwa oraz kradzieży, wraz z wprowadzeniem około 1997 roku na Islandii obowiązkowej dziesięciny wspólnotom sąsiedzkim przyznano środki na pomoc najbiedniejszym spośród Bendr. Do grona osób uprawnionych do otrzymywania takiej pomocy, tzw. purfamen, zaliczano gospodarzy, którzy dysponowali zbyt małym majątkiem, by samemu płacić dziesięcinę, i lub tych, na których spoczywał prawny obowiązek opieki nad większą liczbą osób zależnych, niż byli oni w stanie utrzymać. Środki przeznaczone na ten cel stanowiły część obowiązkowej dziesięciny płaconej przez wszystkich dorosłych Islandczyków, których majątek był co najmniej równy prawnie określonemu minimum, bez względu na to, czy byli oni gospodarzami, czy też nie. Co warte podkreślenia, islandzka dziesięcina miała regresywny charakter. Im wyższy był majątek osoby zobowiązanej do jej uiszczenia, tym niższy był jej procentowy wymiar. System ten, jak słusznie zauważa Ori Westeinson, był daleki od humanitarnego. Dzielił on ludzi na tych, którzy są w stanie się utrzymać, i tych, którzy nie są w stanie tego zrobić. Ci drudzy byli postrzegani jako ciężar i celem prawa było rozdzielenie kosztów ich utrzymania w możliwie najbardziej racjonalny sposób. Osoby, które zgodnie z prawem nie podlegały opiece, dorośli, którzy będąc w pełni sił odmawiali znalezienia dla siebie domicylu i podjęcia pracy, nie dysponowali żadnymi prawami. Pomoc włóczęgom była karana chłostą, a w stosunku do nich samych zalecano kastrację. Jest oczywiste, że utrzymywania osób zależnych nie postrzegano w kategoriach działalności dobroczynnej. Idea stojąca za systemem wsparcia funkcjonującym w ramach wspólnot lokalnych wydaje się sprowadzać do przekonania,
iż biedni i słabi są zagrożeniem społecznym, bądź wprost z uwagi na fakt, że mogli dopuszczać się kradzieży lub nawet zabójstw celem zdobycia pożywienia, bądź też pośrednio, gdyż ich utrzymywanie mogłoby stanowić zbyt duże obciążenia dla niektórych gospodarstw, które gdyby same upadły, mogłyby stanowić jeszcze większy problem dla kogoś innego. Mutualizm systemu pomocy osobom zależnym i potrzebującym funkcjonujący w ramach HREPAR jest zatem jedynie pozorny. Mutualistyczny charakter mogła natomiast mieć pomoc świadczona przez wspólnoty gospodarzom w ramach swoistego systemu ubezpieczeń wzajemnych przed skutkami pomoru zwierząt gospodarskich lub pożarów. Informacja na temat jego organizacji przetrwały jednak do czasów współczesnych w tylko jednej kopii Gragas. Staroislandzkie źródła narracyjne nie zawierają żadnych informacji na jego temat, przez co nie możemy mieć pewności, czy opisany tam sposób radzenia sobie przez członków wspólnoty z nadzwyczajnymi wydarzeniami losowymi rzeczywiście funkcjonował na Islandii. Zdaniem Gunnara Carlssona nie da się wykluczyć, że system ten był jedynie kreacją skryby, dobrze zaznajomionego z funkcjonowaniem skandynawskich gildii. Celem wykazania, a że wczesna islandzka gospodarka była zorganizowana w sposób komunalny, autorzy AFAK podkreślają społeczno-ekonomiczne znaczenie komunalnych zasobów, eksploatowanych komunalną pracą i podlegających komunalnym jednostkom organizacyjnym. Także i w tym aspekcie ich uwagi mają jednak bardziej życzeniowy niż opisowy charakter. Staroislandzkie prawo wyróżniało dwa rodzaje zasobów naturalnych, określanych mianem wspólnych, wspólne pastwiska afretir, liczba pojedyncza afretur, i tereny podlegające wspólnym prawom do użytkowania, almeningr. Pierwszy z nich, wbrew swojej nazwie, były wszelako przedmiotem własności prywatnej. W Gragas są one definiowane wprost jako pastwiska, które mają dwóch lub więcej współwłaścicieli. Z użytków tych mogły korzystać wyłącznie osoby dysponujące odpowiednim tytułem prawnym. Ci, którzy nie mając takiego tytułu, bez zezwolenia jednej z osób uprawnionych próbowali wypasać na nich swe zwierzęta, podlegali karze grzywny. Współwłaścicielami afret byli zazwyczaj gospodarze należący do tej samej HREPR. Stąd też organizacja i przeprowadzane wypasu zwierząt miały wspólnotowy charakter, ale określanie tych pastwisk jako komunalnych zasobów podlegających komunalnym jednostkom organizacyjnym, jak to czynią społeczni anarchiści, jest nieuprawnione. Za wspólnie wkładane, ale nie podlegające komunalnym jednostkom organizacyjnym i nieeksploatowane komunalną pracą zasoby, można natomiast uznać almenningr. Były to tereny, które mieszkańcy kwarty mają na wspólną własność. Zaliczano do nich górskie łąki oraz trudno dostępne wybrzeża, pod warunkiem, że nie miały one indywidualnych, prywatnych właścicieli, oraz wody morskie znajdujące się poza tak zwanym obszarem widoczności z brzegu ryb przerzuconych przez burtę Ersjama Fisk Ar Afbordi. Strefy te podlegały swobodnemu użytkowaniu przez wszystkich mieszkańców danej kwarty przez 7 miesięcy w roku, począwszy od ostatniego miesiąca zimy. W tym czasie mogli oni tam wypasać zwierzęta, polować na dziką zwierzynę, a także zbierać woldo dryfujące drewno i oprawiać wyrzucone na brzeg martwe wieloryby. Eksploatacja tych zasobów nie miała jednak zbiorowego charakteru. Była wysoce rywalizacyjna i mogła prowadzić do gwałtownych, a niekiedy także krwawych sporów, często opisywanych w staroislandzkich źródłach narracyjnych, na przykład Grettis Saga. Nie dysponujemy obecnie informacjami, jak rozległe były te tereny, ani jak poszczególne z nich uzyskały swój osobliwy status prawny. Niemniej wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość prześledzenia historii konkurencyjnych almenningrn, pierwotnie były one przedmiotem prywatnej własności pojedynczych osób. Ich użytkowanie z całą pewnością miało duże znaczenie dla indywidualnych Islandczyków. Trudno jednak uznać je za istotne z punktu widzenia funkcjonowania społeczności i całej gospodarki. Kolejny argument przemawiający zdaniem autorów AFAK za komunalnością wczesnej gospodarki Piotr Veldid odnosi się do obrotu wyrobami rzemieślniczymi. Rzemiosło uznają oni za jeden z fundamentów islandzkiego ustroju ekonomicznego. Poświęcają mu więcej uwagi niż chowowi zwierząt.
Jego produkty zaś za główne towary podlegające lokalnej wymianie handlowej. Wymiana ta, co podkreślają, nie miała przy tym charakteru rynkowego, ponieważ ceny artykułów będących na Islandii przedmiotem obrotu miały być ustalane w wyniku publicznego werdyktu osób biorących udział w specjalnych wiecach zwanych skuldaping. Termin ten autorzy AFAQ tłumaczą jako wiece płatnicze. Bardziej zasadne jest zatem określanie ich mianem wieców dłużnych i słowo skuld znaczy bowiem dług. Owa społeczna kontrola nad cenami sprawiała zdaniem społecznych anarchistów, że wczesna islandzka gospodarka w znacznie większym stopniu miała przypominać socjalizm cechowy, oparty na negocjowaniu przez gildie uczciwych cen za produkty i usługi, niż kapitalizm. Wytwórstwo odgrywało niewątpliwie bardzo istotną rolę w życiu średniowiecznych Islandczyków. Jednakże miało ono odmienny charakter od tego, który przypisują mu autorzy AFAQ. Zdecydowanie największe znaczenie gospodarcze miało wytwarzanie przędzy i tkactwo oraz przetwórstwo mleka, a więc działalność bezpośrednio związana z głównym źródłem utrzymania większości mieszkańców wyspy, chowem zwierząt, przede wszystkim owiec i bydła mlecznego. Produkcja w tych dwóch obszarach odbywała się na wszystkich islandzkich farmach i należała do zwyczajowych obowiązków pracowniczych domowników. Szczególna rola gospodarcza tej działalności wynikała z tego, że jej produkty funkcjonowały lokalnie jako środki płatnicze, za pomocą których można było zawierać transakcje, spłacać wierzytelności i opłacać rentę dzierżawną. Dodatkowo samodział, wadmal, wełniana tkanina wytwarzana na ręcznym krośnie, doskonale nadająca się do produkcji ubrań, żagli, poszyć, namiotów, stanowił jeden z głównych towarów eksportowych Islandii, cieszący się zainteresowaniem na wielu zagranicznych rynkach. Pozostałe rodzaje działalności wytwórczej, wytapianie żelaza, szkutnictwo i tym podobne, angażowały znacznie mniejszą liczbę osób, zwykle określane na niewielki ułamek ogółu populacji i były przedmiotem specjalizacji. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić obecnie, w jakim stopniu, jeśli w ogóle, miały one charakter zorganizowany i czy podlegały cechom. Staroislandzkie źródła narracyjne zawierają wprawdzie informacje o kilku spotkaniach cechowych, do jakich miało dojść na wyspie w XII wieku. Miały one jednak formę uczt, a w jednej z nich uczestniczyły głównie osoby duchowne. Stąd też wydaje się mało prawdopodobne, by w okresie średniowiecznym funkcjonowały na Islandii cechy stricte rzemieślnicze. Należy mieć również na uwadze to, że staroislandzkie prawo bardzo sceptycznie odnosiło się do osób utrzymujących się z pracy innej niż ta prowadzona w ramach gospodarstw, przez co wykonujące ją osoby, jak się wydaje, miały stosunkowo niski status społeczny. Z tego też względu, nawet jeśli były one zorganizowane w cechy, raczej nie były w stanie narzucać warunków osobom niebędących ich członkami, ani nawet negocjować uczciwych cen produktów i usług. Także kwestia rzekomej społecznej kontroli nad cenami jest znacznie bardziej złożona, niż wynikałoby z uwag autorów AFAQ. Skuldaping, podczas których, jak twierdzą społeczni anarchiści, ogół zgromadzonych mężczyzn miał na drodze publicznego werdyktu określać ceny obowiązujące w danym dystrykcie, odbywały się co roku w maju, jako jedna z dwóch sesji tzw. wieców wiosennych, warping. Ich nazwa wiece dłużne wynikała z tego, że wyznaczały one zwyczajowy termin spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań majątkowych. Płatności te były początkowo regulowane w srebrze, ale z uwagi na jego niewielką ilość w obiegu, z czasem Islandczycy zaczęli wykorzystywać jako środki płatnicze różne lokalnie dostępne dobra, w tym m.in. wełniane tkaniny o prawie określonych wymiarach, wadmal, zwierzęta hodowlane oraz ich skóry, a ponadto produkty żywnościowe, głównie przetwory mleczne oraz suszone ryby. Ze względu na wielość akceptowanych środków płatniczych i ich wymienność, podczas spotkań z skuldaping określano ich ekwiwalentną wartość, np. jedna krowa mleczna stanowi równowartość dwóch dwuletnich wołów, trzech koszy wypełnionych masłem, serem lub łojem, sześciu owiec i tym podobne. Nie dysponujemy jednak przekazami na temat tego, kto i w jaki sposób dokonywał owego wartościowania. Zgodnie ze staroislandzkim prawem, w każdym z wiosennych wieców obowiązkowo uczestniczyło po trzech godar i wszyscy stowarzyszeni z nimi gospodarze, bądź też odpowiednio umocowani zastępcy. Jak jest wszak mało prawdopodobne,
ważne, by odbywało się ono komunalnie, jak utrzymują autorzy AFAK. Co jednak bardziej istotne, w świetle zachowanych źródeł narracyjnych nie wydaje się, by te ekwiwalentne wartości wyznaczały oficjalnie obowiązujące ceny sprzedaży lokalnych produktów. W sagach bowiem są one zazwyczaj ustalane na drodze negocjacji między stronami. Standardowe wartości określane na wiecach miały raczej na celu umożliwienie spłaty zobowiązań majątkowych za pomocą wielu różnych środków płatniczych, w tym innych niż te, na które pierwotnie opiewała umowa. Staroislandzkie źródła zawierają natomiast szereg przekazów sugerujących, że kontrola na Islandii podlegały ceny towarów sprowadzanych na wyspę przez zagranicznych kupców. Kontrola ta nie miała jednak na celu charakteru społecznego i nie odbywała się w interesie ogółu. Do jej sprawowania aspirowali godar, którzy starając się narzucić obcym kupcom ceny sprowadzonych przez nich artykułów, chcieli w ten sposób uzyskać najlepsze warunki dla pierwokupu szczególnie interesujących ich produktów luksusowych. Na przykład Vapnfrid Dinga Saga, Hensa Doris Poris Saga, Ljósvetninga Saga. Jak jednak słusznie zauważa Jesse Bajok, w negocjacjach między zagranicznymi kupcami a islandzkimi wodzami mocniejszą stroną byli zwykle ci pierwsi. Gdyby bowiem lokalni godi próbowali na nich wymusić zaakceptowanie zbyt niskich cen, mogli oni udać się ze swymi towarami do innego islandzkiego portu zatoki kontrolowanego przez któregoś z jego konkurentów i starać się u niego uzyskać lepsze warunki sprzedaży. Jak dotąd zidentyfikowano 23 takie miejsca funkcjonujące od około 1180 roku i funkcjonujących w XIII wieku. Wódz, który kilkakrotnie próbował narzucać kupcom niekorzystne dla nich ceny, musiał się więc liczyć z tym, iż ci będą konsekwentnie omijali kontrolowane przez niego rejony wybrzeża. To zaś istotnie ograniczyłoby jego dostęp do artykułów, których posiadanie było wyznacznikiem wysokiego statusu społecznego. Dystrybucja tych ostatnich była przy tym jednym z głównych sposobów, w jaki godar pozyskiwali nowych i utrzymywali starych sprzymierzeńców w gronie wolnych gospodarzy. Dokonana w niniejszym artykule krytyczna analiza uwag wygłaszanych przez doktrynalnych anarchistów na temat ustroju społeczno-politycznego średniowiecznej Islandii nie wyczerpuje rzecz jasna całości zagadnienia. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca nie podejmowałem w nim problemu zasadności posługiwania się w odniesieniu do marginalnej i relatywnie biednej społeczności epoki żelaza terminologią opisującą funkcjonowanie znacznie liczniejszych i bardziej rozwiniętych społeczeństw industrialnych, socjalizm, kapitalizm, wolny rynek itd. Nie zostały w nim też poruszone zagadnienia dotyczące zasadniczych różnic istniejących między władzą i polityką we wczesnym średniowieczu, a rządami występującymi w późniejszych epokach, których mniej lub bardziej wnikliwe analizy stanowiły podstawę ukształtowania się doktryny anarchizmu z jego licznymi i niekiedy wrogimi sobie nurtami. Zdawkowo potraktowałem też kwestie dotyczące charakteru relacji gospodarczych zachodzących w społecznościach opartych na tzw. chłopskim modelu produkcji, pomijając całkowicie zagadnienie roli akumulacji zasobów, sposobów i znaczenia różnych metod dystrybucji dóbr, niefunkcjonowania mechanizmu cenowego i tym podobne, które mają fundamentalne znaczenie przy badaniu stosunków ekonomicznych społeczeństw przedkapitalistycznych. Nawet powyższa elementarna ewaluacja poglądów zarówno społecznych, jak i rynkowych anarchistów powinna być jednak wystarczająca do wykazania, że krytykowane przeze mnie tezy w większym stopniu opierają się na rygorystycznie przyjmowanych założeniach doktrynalnych niż na analizie dostępnych w współczesnej nauce źródeł z okresu Piotr Veldid, czy wnikliwej znajomości i bardzo obszernej i relatywnie łatwo dostępnej literatury przedmiotu. Średniowieczna Islandia nie jest ani przykładem społeczności anarchokapitalistycznej, jak utrzymuje część historyków amatorów o libertariańskim światopoglądzie, ani też związkiem samorządnych wiejskich komun, jak starają się wykazać polemizujący z nimi społeczni anarchiści. Nie była ona także społecznością kolektywną ani a contrario rynkową. Nie jest dowodem na to, że w społeczeństwie
państwach przedpaństwowych nie istniała własność prywatna, ani też świadectwem tego, że tworzenie prawa, jego stosowanie, egzekwowanie może być świadczone prywatnie bez naruszania niczyich praw. Społeczność, w której funkcjonowało niewolnictwo, kobiety nie dysponowały pełnią praw, a drobne ujmy na honorze były w stanie doprowadzić do serii krwawych wróżb, nie powinna być też wskazówką, jak współcześnie możemy stworzyć bardziej sprawiedliwe i efektywne społeczeństwo. Jest ona natomiast fascynującym przykładem relatywnie dobrze udokumentowanej społeczności przedpaństwowej, której badanie może dostarczyć nam wiedzy na temat endogenicznych mechanizmów kształtowania się porządku społecznego, pozasądowych metod rozstrzygania sporów, prywatnych sposobów egzekwowania orzeczeń, funkcjonowania ustroju wodzowskiego, a także procesów leżących u podstaw tworzenia się wczesnych państw. Bardzo dziękuję.